W Inowrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Konferencja prasowa. Rozmowa dnia. W sali kominkowej Inowrocławskiego Ratusza odbyła się kolejna konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miasta Inowrocławia. Na spotkaniu przedstawiono nowego dyrektora Kujawskiego Centrum Kultury. Został nim właściciel Agencji Wsparcia Kultury Tomasz Maliszewski, który zapowiada zmiany w prowadzeniu KACEK-u. A tak, na początku wspomniał Pan, że Kujawskie Centrum Kultury czeka nie rewolucja, a ewolucja. Na czym w takim razie ma ona polegać? Przede wszystkim na spojrzeniu na dotychczasowe doświadczenia Kujawskiego Centrum Kultury w wydobyciu z tego, co było do tej pory realizowane, najlepszych, najfantastyczniejszych pomysłów, tych elementów pracy, które cały czas są w świetnej kondycji, chociażby pracę sekcji wokalnej czy teatralnej. Spojrzenie na całą infrastrukturę, jaką dysponuje KCK, od takich miejsc jak Niebieska Kamienica, czy teatr, czy teatr letni, czy muszla koncertowa, i znalezienia takich elementów, które będą platformą porozumienia pomiędzy tymi wszystkimi zarówno miejscami, jak i możliwościami uczestników, twórców kultury Inowrocławia. A wiem, że to jest droga powolna, wymagająca częstych konsultacji z tymi, którzy są twórcami, tworzenia możliwości do rozmów, pewnej korelacji pomiędzy nimi. I tego się nie da zrobić błyskawicznie. Słowem, Kujawskie Centrum Kultury ma się otworzyć na wszystkich artystów. Wie pan, może, no właśnie, to jest ciekawe, co pan powiedział, bo nawet idąc dzisiaj na spotkanie z państwem, myślałem sobie o tym, że taki mam banalny slogan, KCK otwarte. I chciałem nawet dzisiaj o tym powiedzieć, że tak, że to jest, być może są wyważanie otwartych drzwi, ale chciałbym powiedzieć, że być może czasami jest to niezbędne do tego, żeby pokazać, że to, co wydaje się nam oczywiste, otwartość Kujawskiego Centrum Kultury na mieszkańców, na twórców, ale także na odbiorców, być może powinno być jeszcze szersze. Efekty, na te efekty trzeba będzie troszeczkę pewnie poczekać. Tak jak wspomniałem, na pewno nie zlikwidujemy tych elementów, które były świetne i do tej pory są rewelacyjnie realizowane. A nowe? No myślę, że przyjdzie na nie czas. Już na koniec uspokajamy mieszkańców, te właśnie widowiskowe imprezy znane na pewno pozostaną. Tak, i chciałbym powiedzieć, że mam takie nieodparte wrażenie, że przy takich potężnych działaniach, jakie chociażby w tym roku były, w czasie Dni Inowrocławia, zasługujemy na więcej, tak? Jeszcze na więcej. I możemy wokół tego stworzyć fajną platformę do komunikowania działań Inowrocławia na cały region, cały kraj. Właśnie projekt, pomyślałem sobie o tym, że na przykład Dni Miasta Inowrocławia, które były totalnie popowe, fantastycznie przygotowane od takiej strony ludycznej, z dużą ilością atrakcji dla każdego, od najmłodszego po najstarszego mieszkańca Inowrocławia, mogłyby w perspektywie czasu stać się na przykład Inopop Festiwalem. Marka Ino Festival to jest coś niesamowitego, to jest coś, co łączy taki kolokwializm na zasadzie tylko, ale pokazuje też inny aspekt, jedyne, wyłączne, coś niepowtarzalnego. Chciałbym, żeby takie właśnie było myślenie o Inowrocławiu. Umowa z nowym szefem KCK-u podpisana została na 36 miesięcy na wartość 381 tysięcy złotych. Marcin Lebiek, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj w naszym studiu Sławomir Roszak, prezes klubu Kujawie Inowrocław. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak, spotkaliśmy się, ponieważ obecnie klub znajduje się w takim miejscu, właściwie po zakończonym sezonie i jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego, ale już cokolwiek można powiedzieć. Za chwilę będziemy sobie mówić, jak wyglądają przygotowania do sezonu, co się zmieniło. Najpierw krótkie podsumowanie. Piąte miejsce w tabeli, 51 punktów. Dobry wynik, przypominając sobie jesienną rundę, gdzie tam było w okolicach 12-13 miejsca. Tak, można powiedzieć, analizując ostatnie przynajmniej 2 lata, no jesień była średnia, w zeszłym roku wcześniej, czyli od tej jesieni, co omawiamy, też jeszcze gorsza.
No wiosną, nie wiem, czy ten sezon przygotowawczy z trenerem, teraz już z trenerami, jest troszeczkę dłuższy, łatwiej to jakby wszystko zorganizować, że te wiosny naprawdę dla nas wychodzą ostatnie dwie przynajmniej bardzo dobrze. Tym razem również szybko uciekliśmy, że tak powiem, od strefy spadkowej. Mieliśmy co prawda całą jesień tam przewagę, ale jednak te 6-7 punktów to łatwo było nas by złapać, a robiąc sobie dużo tych punktów, no jednak do ostatniej kolejki to inne zespoły musiały się martwić. Właśnie. My byliśmy jakby tym liderami tego tak zwanego peletonu środka tabeli, bo tam troszeczkę też się zagęściło punktowo. Wszyscy chcieli gdzieś tak uciec też, bo 4 zespoły jednak spadły, więc te punkty łapali. No my byliśmy, można powiedzieć, właśnie liderami, że tuż przed ostatnią kolejką już nam mniejsze, już było spokojnie tak, niż piąte miejsce nie groziło. Mogliśmy Jasne. Jeszcze złapać Pogoń Mogilno, ale wiadomo, że przy naszej porażce w ostatnim meczu akurat się nie udało już tam na czwarte miejsce awansować. Znany jest już terminarz tej nowego sezonu. Na początku takie mini terby. Trzeba będzie wyjechać, pokibicować, prawda? Bo to wyjazd niedaleki. W teorii mówiąc, że trudne derby, bo jednak jesienią tam rok temu przegraliśmy. Wiadomo, że zrewanżowaliśmy się u siebie. Więc którego do Gniewkowa, tak? Tak, tak. Którego? 10-11 jest sierpnia, pierwszy mecz na wyjeździe i 15 tutaj apel do kibiców właśnie no, w święto, dzień wolny, czwartek, jednak to gramy już kolejkę i z powrotem 18 jakby już kolejny wyjazd, więc tutaj w ciągu tygodnia od razu na inaugurację sezonu są 3 mecze, więc tutaj dla kibiców trzeba pamiętać, blisko do Gniewkowa, 10-11 sierpnia, 15 w czwartek od razu gramy mecz u siebie z Legią Chemża. No właśnie, zaraz taki moment przygotowawczy, trwają treningi, chociaż absencja, jak to zwykle bywa w wakacje, chyba pewnie dość wysoka. No na pewno. Większość zawodników łączy grę z pracą zawodową i też te grafiki u siebie w pracy są dostosowane do ich tam możliwości, kiedy mogą urlop wybrać. I wiadomo, że ciężko tutaj w wakacje jakby trafić w tą dwutygodniową przerwę między końcem czerwca a pierwszym tygodniem lipca, gdzie jeszcze jest wolne. Wiadomo, że od początku tutaj lipca 9 chyba jakoś przypadał, poniedziałek od razu zaczęliśmy już treningi i wiadomo, że ten lipiec jeszcze z przymrużeniem oka, no musimy to zaakceptować, że te wolne mogą wyjazdowe mieć zawodnicy. Wiadomo, że staramy się przygotować do pierwszego meczu jak najlepiej. Dla mnie jako prezesa i całego tutaj zarządu, który reprezentuję, no jest ten spokój, że trzon drużyny, większość zawodników już w czerwcu zadeklarowało trenerowi i nam, że zostaje tutaj w Inowrocławiu, więc mi się wydaje, że to jest dobry prognostyk, żeby nie przebudowywać tego składu co roku, co pół roku, więc... Czyli macie jakąś stałą bazę tak, piłkarzy, oni wszyscy tutaj już zadeklarowali, trenują. Mhm. Kwestia, żeby oczywiście zagrali też te sparingi osoby z wychowankowie, tak, którzy dołączyli tak, tutaj. Tak, sparingi w najbliższych dniach będzie się rozgrywać. Tak, są zaplanowane 4 sparingi, oczywiście to też jest krótki okres, więc trener tu nie będzie miał dużego pola do popisu, żeby przejrzeć też zwłaszcza nowych zawodników. Dołączyli wychowankowie, może też oczywiście być ktoś testowany, sprawdzimy, jeśli się przyda, no to uzupełni kadrę na ten sezon. Czyli jakieś wzmocnienia są w planach? Tak, no rozmawialiśmy oczywiście z zawodnikami, można powiedzieć też z górnej półki, ale no środki finansowe, którymi obecnie dysponujemy, nie pozwalają też na zachęcenie, że tak powiem, tutaj do Inowrocławia jakichś zawodników z wyższej półki. Bazujemy na tym, co mamy. Dostosowujemy nasze tutaj, no, że tak powiem, warunki też do budżetu, który nam też Urząd Miasta pomaga i drobni sponsorzy. No tutaj apel oczywiście, że każda złotówka od sponsora chętnego, który mu chciałby wzmocnić, no to bardzo, bardzo się przyda. Zwłaszcza, że mamy dużo grup młodzieżowych, tam też dużo tych wyjazdów na mecze i tak dalej. Tak właśnie pojawiło się hasło środki finansowe, to chciałem od razu zapytać o cel na ten najbliższy sezon, ale to właściwie generują środki finansowe, jakie macie. Byłoby więcej pieniędzy, można byłoby myśleć o jakichś wyższych celach, a tutaj co na początek zakładacie? Znaczy na pewno podstawowym zadaniem naszym to ogrywać tych chłopaków, co mamy. To są też miejscowi chłopacy, czy z regionu, tutaj z powiatu naszego i mi się wydaje, że jeśli oni tutaj poczują tą pewność siebie, tak jak widać po wynikach, no w tym roku zajęli jednak 5 miejsce w tabeli i to nie jest też przypadek, zimą się nie za dużo nie wzmacnialiśmy, więc naprawdę oni powinni niedługo w swoim czasie, jak złapią tą pewność, naprawdę przynieść czołówkę w czwartej lidze.
dla naszego klubu, a przy ewentualnej walce o awans, no to też uważam, że jak się nie ma pieniążków, no trzeba bazować na cierpliwości i przy ewentualnym awansie, no mam nadzieję, że my się wtedy z trzeciej ligi nie wycofamy, że i Urząd Miasta pomoże i też sponsor się znajdzie, żeby naprawdę czwartkę Polski tutaj gościć w Winu Wrocławiu na dosyć dobrym, pięknym stadionie, więc to też cel jest, ale wiadomo, że no nic na siłę, bo wiadomo, że finanse troszeczkę pomagają, ale to też wiadomo, że no, sprowadza się zawodników z zewnątrz. No, to też jest troszeczkę budowanie drużyny na chwilę. Jasne, jasne. Jeszcze trzeba powiedzieć o młodych zawodnikach, bo przecież Kujawy i Inowrocław to jest ogromny klub, jeśli chodzi o szkolenie tych najmłodszych. Będą kolejne grupy wiekowe, startujecie w sierpniu, tak? Tak, no nieskromnie powiem, chyba w Inowrocławiu największym teraz z klubem jesteśmy, która szkoli młodzież. Ilu to zawodników obecnie? No 250, ja tak mam, to że tak powiem, na liście. Oczywiście są rodzice, którzy puszczają na treningi sporadycznie. Niektórzy oczywiście chcą zostać piłkarzami, więc trenują bardzo systematycznie. Ja tak liczę, że ponad 215 to jest takich aktywnych zawodników w 11 naszych grupach młodzieżowych. Mamy już 4 ligi wojewódzkie, co też mnie bardzo cieszy, bo to jest albo pierwsza ósemka, albo pierwsza szesnastka wojewódzka, czyli też ci zawodnicy spotykają się z tymi dużymi miastami naszego województwa, ośrodkami piłkarskimi typu Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek, więc dla nas to też jest dobry prognostyk na przyszłość, że ci wychowankowie wzmocnią nam pierwszy zespół na tyle, żebyśmy to właśnie my wtedy powalczyli o tą trzecią ligę. Przy tych 11 zespołach wiadomo, że by puścić ich na mecze, no to ten transport niestety kosztuje i tu też apel, można też zostać opiekunem danej grupy wiekowej. Nam ciężko jest, że tak powiem, zatrudnić marketingowca, więc przy każdej okazji prosimy o kontakt ewentualnie też chętnych, bo też my oczywiście nie jesteśmy w stanie do wszystkiego dotrzeć, bo wiadomo, że mamy dużo organizacji również w klubie na miejscu, ale na pewno cel jest, ta młodzież to jest nasz też oczko w głowie i staramy się... Jasne, trzeba stawiać młodych piłkarzy, tak. Bo widać, że jest chęć, jest dużo młodych, którzy chcą po prostu grać. Współpraca również z Legią, te kluby partnerskie również mają fajne turnieje. To też dla nas jest taki prezent, że jest ta przygoda dla tych najmłodszych, którzy właśnie w tym uczestniczą. A dla nich to na pewno niesamowite przeżycie. I starze trenerów oczywiście. Tak, jedni zaczynają grać, inni kończą. I tak na koniec chcę zapytać, prezes klubu Sławomir Roszak zakończył swoją karierę, jeśli chodzi o granie na boisku. Ale było przyjemnie. Były nawet bramki w tym sezonie, pamiętam. Tak, jedna bramka w sierpniu zeszłego roku, akurat Unia Janikowa masowała do trzeciej ligi, więc to też jest jakaś mała radość. No i 3 bramki w zeszłym sezonie wiosennym, którym jakby czyli to było... Czyli była forma. Forma oczywiście rozsypała mnie do końca. Były treningi na poziomie czwartej ligi, więc to też jednak fizycznie trzeba troszeczkę większe tutaj... znaczy wykorzystać jakby swoje przygotowania i tutaj był ten problem, że naprawdę na poziomie czwartej ligi i do tego doszła ta moja 40 w czerwcu, to już był czas na to, że... To już magiczny czas. Tak, ale ja się cieszę, że grając przez chwilę w tych niższych ligach, tutaj jeszcze chwilę byłem, myślę, potrzebny, bo gwizdów, że tak powiem, jak schudziłem na ostatnim meczu nie było, były oklaski. Ja się cieszę, że też zakończyłem w klubie, z którym się wychowałem, więc można powiedzieć, że moja karta zawodnicza w systemie zostanie na lata już w Kujawie, bo, że tak się wyrażę, nie odchodząc już nigdzie, nawet nie aktywnie nie grając, gdzieś tam to nazwisko tutaj zostaje, więc to też była radość i satysfakcja z tego, że powiedzmy nawet w tym wieku byłem jeszcze potrzebny, ale to mi się wydaje, że naprawdę przeciągnąłem to już do maksimum. Gratulacje, mimo wszystko, że tak dobrze się to wszystko zakończyło. Się teraz dla klubu, wspieram wiadomo. Mentalnie i fachową wiedzą. Tak. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Sławomir Roszak, prezes klubu Kujawie i Inowrocław. Dziękuję. Dwudziestego lipca Inowrocław opanują najsilniejsi mężczyźni w kraju, a wszystko za sprawą otwartych Mistrzostw Polski Strongman, które odbędą się na placu przed halą widowiskowo-sportową. Impreza rozpocznie się o godzinie 15. Zawodnicy zaprezentują się w konkurencjach spacer farmera, kule na ringu czy załadunek taczek. W planach jest też przeciąganie tira.
21 lipca o godzinie 16 w muszli koncertowej Parku Solankowego odbędzie się koncert zatytułowany Jej Portret. W roli wykonawców wystąpią obdarzony barytonem Krzysztof Filasiński i orkiestra salonowa Moderato pod batutą Orlina Bebenowa. I to już wszystko na dziś w Wino Wrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.